Cześć! Witam na kanale Sadowski z tej strony. W tym materiale opowiem Ci o doświadczeniu, którym zrobiłem, czyli mianowicie przez pewien czas wyłączyłem ten zapis, ile mam subskrybentów na kanale. I jakie są tego efekty? Opowiem w dalszej części materiału. Także gorąco zapraszam! Dobra, zacznijmy od pewnego wydarzenia. Czyli, postanowiłem wyłączyć licznik subskrypcji, bo oglądałem jakiś materiał a propos YouTube'a. Był, była taka rada, aby na przykład schować ten licznik, ile aktualnie masz subskrybentów swojego kanału do okresu, kiedy osiągniesz, nie wiem, 2000 subskrybentów, 3, 5, coś w tych okolicach. racji, że mój kanał jest troszeczkę, że tak powiem, nie jest mocno trendowany. Bo to nie jest jakiś kanał rozrywkowy, bo bardziej edukacyjny, i jakieś różnego rodzaju, że tak powiem, sytuacje zarobku w internecie promuje, albo też inne rzeczy, czy jakieś lekcje podaje, i tak dalej. To siłą rzeczy te kanały nie są jakieś mocno wysoko. Pułapem dobrym jest na przykład 30 tysięcy, no ale to, że tak powiem, druga sprawa. No przejdźmy tutaj do tematu, czyli. Tutaj jeden z, z moich subskrybentów zaznaczył: Zapytał, dlaczego nie widać tutaj subskrypcji. No, to dlatego w ogóle ten materiał postał, do niego się odwołuję. No i tutaj mamy dwa miesiące minęły. I chciałbym teraz, że tak powiem, wrócić do tego etapu. W tej chwili ten listyk jest widoczny, więc jeśli chciałbyś dołączyć do, do grona subskrybentów, byłbym zobowiązany. I teraz przejdziemy dalej. Jak to się w ogóle wydarzyło? I przede wszystkim. Statystyki, analityka. Analityka jest bardzo ważna dla Twojego kanału, bo do, od tego, że tak powiem, może nie tyle, że powinno się zacząć, ale po jakimś okresie, kiedy zaczynasz produkować filmy, materiały, to powinieneś też sprawdzać, które się klikają, które są proponowane przez sam algorytm YouTube'a, te, które Ty sam promujesz, jak to wygląda w stosunku, i też czy jeden z filmów drugich, że tak powiem, przechodzi dalej. Bo tu chodzi też o jedną rzecz. Czyli mamy tutaj na przykład źródeł wizyt. Czyli mam tutaj okres 90 dni i mamy tak, wyszukiwarka YouTube to jest 53%, czyli OK, fajnie. Ktoś szuka jakichś materiałów, znajduje jakieś propozycje, i też trafia między innymi jakiś z moich jakichś tutoriali na, na, na platformie YouTube, więc odnajduje mój film. Fajnie. Zewnętrzne, no czyli to, co na przykład ja prowadzę bloga, mam gdzieś konto na Facebooku, na Instagramie, czy gdzieś tam indziej. I tam zostawiam linka. Do YouTube'a i w ten sposób, w jaki sposób to jest oglądane. Proponowane filmy, to jeśli ja na przykład mówię coś o, nie wiem, o cukierkach, ktoś nagrał fajny film o cukierkach, to wtedy ten proponowanych na przykład ten mój film się pojawi. Więc widać, że tutaj moją siłą jest, że tak powiem, tak stworzenie materiału i tak go osoptymalizowanie w ten sposób, że po prostu jak ktoś czegoś szuka, to. Jeśli ja akurat mam na ten temat materiał, to to z reguły gdzieś tam się jeszcze w jakiejś tam pozycji na liście. No i przejdźmy teraz do najciekawszej rzeczy. Czyli mamy przegląd, subskrypcję. I mamy ostatnie 90 dni. Czyli teraz mamy październik, czyli od w zasadzie początku września. Widzimy, że tutaj ten piokształtny charakter. Są w ogóle parę czynników na to wpływa, ale z moich doświadczeń wychodzi na to, że tych subskrypcji jest zdecydowanie mniej niż zwykle. Jak patrząc, tutaj jest pół na pół. Przez jakiś okres, kiedy były produkowane filmy. Tutaj był jakiś dłuższy okres. Mimo wszystko te materiały dochodziły. Dochodziły jakieś właśnie osoby do grona subskrybentów, za co jestem wdzięczny. I tutaj był ten okres, kiedy schowałem te subskrypcje, Był pewien czas, kiedy się pojawiały. No i tu taki dłuższy czas, że tak powiem dziura. I w moim odczuciu jest tak, że jeśli ktoś doceni naprawdę materiał, który stworzy i ten kontent, który poszukuje i odnajduje go oczywiście w kolejnych jakichś materiałach, to raczej zostawi tą subskrypcję. To nie jest koniecznie, że tak powiem, wymuszone, tak, że yy, daj mi suba i tak dalej. Ogólnie to jest trochę ważne, ale patrząc statystycznie, jeśli chodzi o wyświetlenia, to jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy. Mamy na przykład zasięg, ale ogólnie jest tutaj tak, że większość to mam tych widzów yy, spoza listy yy, niż subskrybentów. Czyli wychodzi na to, że jeśli ktoś naprawdę poszukuje wiedzy, trafia na ten materiał. Subań zostawia trochę, szkoda, ale no jego wybór nie będę, że tak powiem, z tego powodu też płakał. Ale wracając do yy, konkluzji, że tak powiem, do sedna wszystkiego. To wychodzi na to, że od momentu kiedy wyłączyłem te y, subskrypcje, czyli mamy lipiec, czerwiec. No liczba wyświetleń jakoś szalenie mi też nie spadła, jakaś tam średnia się utrzymuje. Kwestia oczywiście materiału o czym tworzę i wychodzi na to, że tak naprawdę w moim przypadku kwestia jeszcze w jakim ty masz materiał, to praktycznie nic to nie zmienia. Aż tak radykalnie. Może gdybym miał, nie wiem, 10 tysięcy subskrybentów i, bym, nie wiem, bił się o kolejne tam 5, 10 do góry, być może wtedy miałoby to znaczenie. A na takim etapie jak jest mój kanał, czyli okolice 500 plus, że tak powiem, subskrypcji, to akurat w takim przypadku nie robi takiego to znaczenia. Na początku, no może być to dołujące się, zaczynasz kanał i masz, nie wiem, 5 subskrypcji, bo poprosiłeś kogoś z rodziny, znajomego, daj subskry subskrypcję, żeby to jakoś wyglądało i tak dalej, czy tamten i w ten sposób. Nie ma co się prze załamywać. Produkować, produkować, bo wielokrotne już przypadki i historie różnych youtuberów, którzy mają po dwóch, trzech latach sukces. Na przykład dopiero po roku po raz pierwszy, czy do, w ogóle miał jakikolwiek zysk ze swoich produkcji. Czy to w postaci, nie wiem, współpracy, czy nawiązanie kontaktu, w zależności, oczywiście, o czym był ten materiał, to wychodziło. Więc niekiedy bywa tak, że pracując z pasją i przez dłuższy okres, po dosłownie dłuższym czasie, czyli jak powiedzmy rok czasu produkowania, dopiero są jakieś efekty. Ja miałem podobną historię, może kiedyś opowiem, ale to nie do tego dotyczy materiał. Także mam nadzieję, że ten materiał Ci w jakiś sposób pomógł. Wiem, że odpowiedź może nie jest jednoznaczna, że to zależy. Ale też takie doświadczenie może zrobić u siebie, na kanale, przez, nie wiem, dwa, dwa, tygo dwa tygodnie to może być mało, ja to robię dwa miesiące, więc mam jakieś wymierne wy wyniki, które nie do końca mnie przekonują, że to musi być wyłączone, bądź włączone, ale mi się w momencie, kiedy jest włączony ten licznik, to jest fair wobec widza, wie, zwłaszcza tych, który mnie ogląda w jakiś sposób regularnie, wie jak wygląda sytuacja. Każde sub oczywiście, to jest jakaś tam radość, małe święto dla mnie, bo w momencie, kiedy przekroczę 1000 subskrypcji, to wtedy będę mógł na przykład dodawać relacje. Wszelkie relacje z to oczywiście na innych social media są jakieś możliwe. U mnie to gdzieś tam w opisie sobie znajdziesz, jeśli masz ochotę, myślę gdzieś na innych social media. A tutaj relacje na YouTube, jeśli przyjdzie czas, będę miał tą możliwość, no to będę mógł zadać pytanie na relacji, na przykład o czym zagrać, nagrać kolejny materiał i, i tak dalej. Także to tyle ode mnie z tej strony. Pozdrawiam się serdecznie. Cześć.